rady, jak chciałam udzielić. No trzeba jeździć, bo to się z niczego nie bierze. Także najbardziej te dni, kilometry przejeżdżone i przeskakane w snowparku, wtedy jest większa pewność siebie i wszystko to łatwiej wychodzi. Także jak najbardziej jeździć, nie bać się i nie bać się wywracać, bo to często gęsto właśnie ludzie się bardzo boją upadku, a on często nie jest groźny. Ja dość często się frustrowałem. Moim zdaniem w przypadku młodych zawodników i młodych osób, które chcą się w to bawić, niech frustracja zostawią sobie gdzieś tam w spokój i chciałbym, żeby po prostu się bawili tym, jak najlepiej i najbardziej potrafią.